Bandera, bohater czy psychicznie chory morderca? Przyszły Popel pochodził z rodzin żydowskich wychrzczonych na grekokatolicyzm. Ojciec Andrii Bandera to grekokatolik z mieszczańskiej rodziny Mojsze i Rozali Bandera z domu Bielecka, polska Żydówka. Matka przyszłego ukraińskiego bohatera to Mirosława Głodzińska, polska Żydówka. To znaczy, że ideolog ukraińskiego nacjonalizmu był czystej krwi Żydem. Analogiczne pochodzenie miał także kolega, rywal Popela, Roman Szuchewicz. Oczywiście w żydowskim pochodzeniu nie ma niczego złego lub wstydliwego, ale sam Bandera przez całe swoje życie swoje pochodzenie skrupulatnie ukrywał, w tym także za pomocą swojego bestialskiego, okrutnego antysemityzmu. Ten kamuflaż kosztował jego współplemieńców 850 tysięcy ofiar. Stjepan był drugim dzieckiem po starszej siostrze Marcie. Urodził się 1 stycznia w 1909 roku w wiosce Uchrynów, w rodzinie unickiego kapłana Andrija i prostytutki Mirosławy. Mąż zachęcał żonę do prostytucji, ponieważ przynosiła ona dużo większy dochód niż jego kazania. Do szkoły podstawowej Bandery nie przyjęto w związku z jawnymi oznakami nietradycyjnej orientacji seksualnej i skłonnościami do sadyzmu. W okresie dojrzewania Bandera wstąpił do ukraińskiej organizacji młodzieżowej Płast. Według świadectw jego kolegów z organizacji Bandera, będąc już dzieckiem, przejawiał skłonności pedofilskie, homoseksualne i sadystyczne. Bardzo lubił łapać młodszych uczniów i brutalnie ich pobiwszy, zmuszać ich do lizania swoich genitaliów. Według świadectwa jego kolegi Mikoły Żyrianko, Bandera był bardzo okrutny i niesprawiedliwy dla tych, którzy byli słabsi od niego, a jednocześnie płaszczył się przed silniejszymi. Wiem także o tym, że jedno z pobitych i zhańbionych przez niego dzieci złapało Stjepana i pobiwszy go, dokonało na nim aktu sodomii. Być może to miało znaczący wpływ na życie Bandery. Po zgwałceniu jego równowaga psychiczna została zaburzona. Mógł godzinami stać na mrozie i mamrotać bezsensowne modlitwy. Ojciec, wiecznie pijany, nie zajmował się jego wychowaniem, a matka rzadko bywała w domu, ponieważ stale obsługiwała klientów. Po akcie homoseksualnym Stjepan zaczął obawiać się dotykania słabszych dzieci i całą swoją złość wyładowywał na zwierzętach. Przyszły bohater narodowy bardzo lubił łapać kocięta i jedną ręką je dusić. Szczególną przyjemność sprawiało mu duszenie schwytanego kociaka, do tej pory aż z biednego zwierzęcia nie wyszły jelita. Duszenie kotów to świadectwo potwierdzające występowanie pierwotnego, duchowego, instynktownego satanizmu. Status biernego sodomity towarzyszył ukraińskiemu przywódcy przez prawie całe życie. Dziś w dobie nakręconego przez NATO uwielbienia dla Ukrainy i jej heroicznej postawy w wojnie z Rosją, próbuje się wymuszać na Polakach, aby zapomnieli o jednej z najdramatyczniejszych kart swojej historii. Mamy o tym zapomnieć. Mało tego, pozwalać na kult postaci, która nakręciła ogromną spiralę nienawiści względem Polaków. W okresie 1939 do 1947 wymordowano około 100 do 120 tysięcy Polaków na 362 różne makabryczne, odrażające, bestialskie sposoby. Na przykład rozcinanie kobietom przodu tułowia ogrodniczym scyzorykiem od waginy aż po szyję i pozostawienie wnętrzności na zewnątrz. Wrzucanie dziecka w płomienie ognia palącego się budynku, czy też zdzieranie żywcem skóry ofiary i polewanie otwartej rany wrzątkiem. Żaden z horrorów rodem z Hollywood nie jest tak przerażający, jak była rzeczywistość naszych prześladowanych rodaków mieszkających na Wołyniu i Galicji Wschodniej. Takie dantejskie sceny zgotowali nam ukraińscy sąsiedzi w tamtym okresie z pobudek etnicznych, gdyż nazistowska doktryna, jaką krzewili banderowcy, zachęcała ich do tego. Już 19-letni ukraiński nacjonalista koszernego pochodzenia został aresztowany wraz ze swoim ojcem w 1928 roku przez polską policję za rozpowszechnianie antypolskich ulotek propagandowych. Wypada zdać sobie sprawę, jakie wartości głosi OUN, w których szeregach brylował Bandera. Dekalog ukraińskiego nacjonalisty OUN, spisany w 1929 roku przez Dmytro Doncowa, zawiera 3 bardzo kontrowersyjne podpunkty. Punkt 7 owego dekalogu. Nie zawahasz się popełnić największej zbrodni, jeśli dobro sprawy tego wymaga. Punkt 8.
Wobec wroga narodu twojego kierujesz się tylko podstępem i nienawiścią. Dążyć będziesz do rozszerzenia siły, chwały, bogactw obszaru państwa ukraińskiego, nawet przez zniewolenie cudzoziemców. W okresie sanacyjnej bezradności i sabotażu II RP przez ówczesne władze, ukraińscy terroryści mieli ułatwione zadanie. Bandera, jak i cały OUN z roku na rok stawali się coraz silniejsi i nawet udział w zorganizowaniu zamachu na ministra Bronisława Pierackiego w 1934 roku nie sprawił, iż młoda gwiazda ukraińskiego nacjonalizmu trafiła za kraty. Zapewne gdyby nie pomoc czeskich służb, które dostarczyły Polakom dokumenty do zatrzymania i procesów pod upadającym państwie polskim, nigdy by nie doszło. Schwytany Stepan Bandera wykorzystał rozprawę sądową do zaprezentowania, jak bardzo nienawidzi naszego państwa i głosił płomienne nazistowskie przemowy. W 1936 roku Banderę za zamach terrorystyczny skazano na karę śmierci, a następnie zamieniono mu ten wyrok na karę dożywotniego więzienia. Według zeznań jego towarzysza z celi, Kaczmarskiego i Karpińca, Bandera był w więzieniu zdecydowanie nieszanowaną osobą. Mówiąc prościej, zastępował więźnią kobietę. 13 września 1939 roku Bandera został uwolniony z więzienia przez niemieckie władze i skierowany do Centrum Szkolenia Dywersantów. W tymże centrum Bandera został poddany pasywnym stosunkom homoseksualnym, które sfilmowano kamerą filmową.